Gregory Peck. W filmie Tylko waleczni. W pozostałych rolach. Reżyseria. Nazywam się Joe Harmony. To moje terytorium. Jestem zwiadowcą armii. To ciężki kawałek chleba. Za przesmykiem jest ziemia Apaczów. Nieraz setkami wyprawiali się na drugą stronę i zabijali kogo i co popadnie. Dlatego zbudowaliśmy Fort Invincible, niezwyciężony. Zamknęliśmy nim przesmyk jak butelkę korkiem. Przez jakiś czas był spokój. Ale Apache są bystrzy. Któregoś razu korek wystrzelił. To Tussos, wódz Apaczów. On to wszystko zaczął. Odsuńcie się, kapralu. W armii nie rozstrzeliwujemy jeńców, Joe. Nie jestem żołnierzem. Pojedzie z nami do Fort Winston. Zwariowałeś? Tussos to nie byle jaki Indianin. Zabij go, a wszystko się uspokoi. Bez przywódcy Indianie się rozpierzchną. Weź go żywcem, a całe plemię ruszy za nim w pościg. Walczymy już 3 lata, możesz to zakończyć. Pojedzie z nami. Jak chcesz, Dick. Poruczniku Underwood, wyznaczcie ludzi do powrotu. Niech przekażą pułkownikowi Drumowi, że mamy Tussosa. I zbierzcie poległych. Ma tu lśnić jak na posterunku. Tylko o to dba, żeby było czysto. Jak na posterunku. Prezentuj broń. Na prawo patrz.
Przekazać więźnia strażnikom, zwolnić oddział. Czegoś takiego nie widziałem. 16 milionów Indian, mówię wam. Wyskakiwali z przesmyku jak dzikie zające. Przestań rzępolić. A między nimi Tussos czekał na kulkę. A nasz kapitan co na to? Mówi, ma tu lśnić jak na posterunku. Ten człowiek doprowadzi mnie kiedyś do szaleństwa. Nigdzie się więcej bez flaszki nie ruszam. Miał rozkaz go zabić? A bo co? Może miał go nie zabijać. Mógł złamać rozkaz, Rutledge. Nie, kapitan Lance. Wiem coś o tym. A Saxtonowi co? Męczy go to trąbienie. Chce dostać karabin. Szkoda, że go nie widziałeś. Cały się trząsł. To był jego pierwszy raz. Pierwszy raz. Albo się ktoś nadaje, albo nie. On się nie nadaje. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Świetnie. Dwie karty. Kapitanie Lance, pani Drum, pułkownik jest u siebie. Pułkowniku? Proszę usiąść, kapitanie. Więc masz go, Richard. Ale Selden i reszta nie żyją. Tak jest. Będzie gorzej. Zdarzało mi się w życiu żałować podporządkowania się rozkazom. To jedna z tych chwil. Wolałbym już, żebyś zabił Tussosa, niż go tu sprowadzał. Widziałeś na dziedzińcu osadników? Od kilku dni ściągają tu szukać schronienia. Nie mamy dość sił. Posiłki dotrą za co najmniej 10 dni. 400 ludzi. Powinno wystarczyć. Ale jeśli Apache zrobią wypad, żeby odbić wodza, nie obronimy się. Skoro świt, trzeba przewieźć Tussosa do Fort Grant. Tak jest. Niech adiutant wyda rozkazy. Tobie zostawiam wybór oficera. Proszę już iść. Tato? Nie, dziękuję. Bill? Też podziękuję. Dick, wejdź proszę. Zastanawiałem się, gdzie jesteś. Mnie też tak przywitała. To jeszcze nie powód do dumy. Kiepsko to wygląda w Fort Invincible. Dość kiepsko. Selden zapomniał wystawić strażę? Nie. Tussos odciął dopływ wody, a potem tylko poczekał. Co za bystra bestia. Whisky? Dziękuję, nie teraz. Napij się, dla rozluźnienia. Mam jeszcze pracę do wykonania. Cały Richard Lance. Masz 10 tysięcy spraw do załatwienia, a kiedy w końcu się widzimy, to na 3 minuty. Gdyby Bill mnie tak traktował, jest porucznikiem, a ja kapitanem. Muszę zdać raport. I jest mi dobrze tak, jak jest. Nie chcę, żebyś mógł nas odwiedzać, gdy będziemy już z Cathy małżeństwem, ale przestań. Dziś wieczorem ci się oświadczę. Byłem tu pierwszy. Poprosiłem kapitana Evershama o zaszczyt dotrzymania towarzystwa jego pięknej córce i zgodził się. Dopilnuję, żeby nie siedzieli do późna, Dick. Prawdę mówiąc, sam nie mam wiele czasu na sen. Dlaczego? O świcie zawożę Tussosa do Fort Grant. Z czyjego rozkazu? Armii.
To niebezpieczna wyprawa. Niebezpieczniej będzie trzymać go tutaj, dlatego muszę już iść spać. Dobranoc. Zobaczę cię, zanim wyruszysz. Jeśli tak wcześnie wstaniesz. Dick. Nie znikaj tak, bo doprowadzisz mnie do szaleństwa. Pokaż, jak będziesz za mną tęsknił. Nie starczyłoby mi czasu. Spróbuj. Ja tak będę tęsknić. Przestań, bo zaraz zastrzelę tu sosa i nigdy już nigdzie nie wyjadę. Chciałabym tego. Dobranoc, Kathy. Simpson i Calhorn. Jutro o 5:30 jedziecie na patrol. Pięknie. A gdzie Kebusian? Pewnie łazi za porucznikiem Hollowayem. Pewnie tak. Dzięki, Gilchrist. Nie masz mi za co dziękować, Murdock. Przywieźliście tu sosa. Lance zawozi go jutro do Fort Grant. Jedziesz z nim? A jak myślisz? Kraj o tej porze roku wygląda pięknie. Już lepiej popełnić samobójstwo i oszczędzić apaczom zachodu. Jeśli Lance nie chce zastrzelić tu sosa, zrobię to za niego. Sam chętnie bym to zrobił, ale jeśli ktokolwiek ma dowieść tu sosa do Fort Grant, to właśnie kapitan Lance. Nienawidzę go całym sercem, jednak to najlepszy dowódca, pod jakim służyłem. Nie chciał go zastrzelić? Chciał, ale zgodnie z procedurami. Ciebie on stąd też powinien był zastrzelić, z tym, że dezerterów się wiesza. Cześć, Dick. Joe. Jeszcze nie w łóżku? Mam sporo pracy. Nie podoba mi się ten pomysł. Mnie też nie, ale tak trzeba. Ci, którzy wyruszą z Tusosem, mogą już nie wrócić. Byłem na zwiadzie. Na wzgórzach roi się od apaczów. Będą chcieli go odbić. Taki mam rozkaz. Wiedziałem, że tak powiesz. Odprowadzę cię. Muszę już wracać. Jeszcze mi nie odpowiedziałaś. Brak odpowiedzi to też odpowiedź. A więc nie. Wybierasz Dicka. Dawno się zdecydowałaś? Nie wiem. Ja wiem. Zawsze wiedziałem. Kiedy myślę o twojej przyszłości, drżę. Dlaczego? Będzie bił dzieci i łamał ci serce. Każdego dnia? Każdego. Wspaniale. Będzie dla ciebie dobry. Poprosił cię już? Jeszcze nie. Wiesz, co zrobi, kiedy się zgodzisz? Nie. Właśnie to. Dobranoc, Joe. Do zobaczenia rano.
Lance, szukałem cię. Pułkownik cię wzywa. Gdzie Holloway? Zaleca się. Proszę. Dobry wieczór. Panowie wybaczą. Wzywał mnie pan? Zdecydowanie. Co ty wyprawiasz? Słucham? Kazałem wyznaczyć do misji człowieka. Nie mówiłem, żebyś przydzielił siebie. Nie zabronił pan tego. Sądziłem, że masz więcej rozumu. Brakuje nam doświadczonych ludzi. Jesteś jedynym dowódcą, któremu ufam. Nieważne, co mówi Jennings, jestem schorowanym człowiekiem. Nie dam rady stanąć na posterunku. Tylko na tobie mogę polegać. Nie pojedziesz do Fort Grant. Zbyt wiele istnień zależy od twojej tu obecności. Rozkazy już wydane. Ja je wydałem i ja je mogę zmienić. Niech adiutant przydzieli do misji porucznika Holloway'a. Holloway'a? To odpowiedni człowiek. Jeden z najlepszych. Więc poprowadzi oddział. Nigdy nie kwestionowałem pańskich rozkazów, więc proszę tego nie robić. Tak jest. Coś jeszcze? Nie. Lance, daruj sobie. Jak tylko ruszyli, wiedzieliśmy, że ich mamy. To była rzeź. Punkt zwrotny dla konfederatów. Dick, jeszcze nie śpisz? Ty poprowadzisz jutro oddział, Bill. Przykro mi. Żartujesz. Nie żartowałbym z czegoś takiego. Oczywiście. Mam dziś pechową noc. Chyba pierwszy raz zmieniają tu rozkazy. To tak, jakby przerabiali Biblię. Tym razem chętnie zamieniłbym się z kapitanem na miejsca. Teraz to ja muszę iść spać. Dobranoc. Dick, to było okrutne. Okrutne? Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem, o czym mówisz. Mnie nie oszukasz. Całe życie mieszkam na posterunku. Ojciec ma rację. Rozkazów nie zmienia się od tak. Ktoś musiał się o to postarać. Uwierz mi, to prawda. To miałem być ja. Zobaczyłeś, jak Bill mnie całuje i poszedłeś do pułkownika Drama. Kathy? Cokolwiek się stało, Dick, nieważne, Ed. Do wsiadania. Na koń. Powodzenia, Bill. Dziękuję. Powodzenia, Joe. I wzajemnie. Wstępem marsz. Thank you.
Już trzecią noc stoi na murze. Kiedy on śpi? Myślisz, że w ogóle może? Wstać, kto idzie? Wartownik, stanowisko numer 3. Przywiozłem twojego przyjaciela, a raczej to, co z niego zostało. Zamknąć go w wartowni. Źle zrobiłeś. Chcesz spojrzeć? Nieważne. Joe, zajmijcie się koniem, żołnierzu. Nie powiesz mi, jak to się stało? Masz prawo wiedzieć. Napadli nas 3 godziny po odjeździe. Mnie i tym dwóm żołnierzom się upiekło, bo jechaliśmy w tylnej straży. Billego wzięli żywcem. Następne 3 dni próbowaliśmy ich dogonić. Znaleźliśmy go dziś po południu. Jeszcze żył? Można tak powiedzieć. Odesłali go jako ostrzeżenie. Kiedy przyjadą posiłki? Za tydzień. Tussos nie wysłałby ostrzeżenia, gdyby nie był pewien zwycięstwa. Chce odegrać się za to, że go złapaliśmy. Zgaduję, że Apache są już na przesmyku i biją w bębny. Zgadujesz, czy jesteś pewien? Mieszkałem wśród Chiricahua 10 lat. Zdążyłem się o nich sporo dowiedzieć. Kiedy tu będą? Może za 3 dni, może za mniej. Tussos na pewno nie będzie czekał, aż przyjadą nam na pomoc. Obserwuje nas. Zna nasze siły lepiej niż starszy sierżant. Daj znać, co zdecydujesz. Kapitanie, wzywają pana na bramę. Przykro mi z powodu porucznika Holloway'a. Wiemy, ile dla pana znaczył. Dziękuję. Był dobrym dowódcą i dobrym człowiekiem. W armii niewielu jest takich. Pomóż mi, Rutledge. Gdyby nie Lance, Holloway by żył. Tak to już jest w wojsku. Najpierw giną ci porządni. Od 4 dni te palce nie widziały słońca. Będzie mi brakowało Holloway'a. Czcze gadanie. Cieszysz się, że zginął. Teraz masz szansę na nominację oficerską. Nie dostanę jej, póki Lance żyje. A to jego czy twoja wina?
A może bali się, że go nie zastąpią? Milcz, brudny konfederato. Trzeba przyznać, że kapitan potrafi odróżnić żołnierza od włóczęgi, a to już coś. Prawda, Rutledge? Chodziłeś z nim do West Point i przez Lansa wyleciał. To nie wina Lansa, że Rutledge jest na tyle głupi, żeby dać się złapać. Rutledge chyba go kocha. Przejechał cały kraj, żeby pod nim służyć. Tak, to miłość. Boczycie się, bo Lans was przejrzał, banda zapchlonych narzekaczy. A ty co zrobiłeś, jak odebrał ci przydział alkoholu? Przestałem pić. Gdybyś pewnej nocy znalazł się z kapitanem Lansem w ciemnym zaułku, co byś zrobił? Co bym zrobił? Podkradłbym się do niego, chwycił za gardło, obrócił i zapytał... Kapitanie, masz coś do picia? Lance to pedant, zwykły służbista. Gdyby znalazł się w opresji, zwiałby. Jak brudny konfederata. Parszywy syn jankeskiej oślicy. Złaś. Przyjechałem bić się z Indianami, nie sierżantami. Przysłali cię z więzienia Unii. No i co? Po przyjeździe zdezerterowałeś i dalej byś uciekał, gdyby Lance nie sprowadził cię z powrotem. Zgadza się. Schodzisz czy nie? Nie zamierzam się z tobą bić, sierżancie. Mam cię ściągnąć? Zostaw go, Murdoch. Puść mnie. Wstawaj, Onstott. Murdoch, chcesz komuś pomasować stopy? Zajmij się moimi. Gdyby Lance cię powiesił, wiele bym mu wybaczył. Kebuzian? Gdzie ten Arab? W wartowni. Nie słyszałeś, jak ryczy? Nie. Jak wściekły goryl. Nie może wytrzymać. Jeszcze bardziej oszalał. Za 40 minut pogrzeb porucznika Holloway'a. Nieobecni dostaną dyżur w latrynie. Zrozumiano? Tak. Szykować się. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny. A gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie. Dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Jeśli Harmony mówi prawdę, Tussos zaatakuje, zanim przybędą posiłki. Nie mamy żadnych szans. Najpierw będzie musiał przejść przesmyk i zebrać siły na zachód od Flint Heads. Dlatego chcę poprowadzić patrol do Fort Invincible i go zatrzymać. Jesteście mi potrzebni tu, na miejscu. Potrzebuję tylko 6-7 żołnierzy. Tussos będzie miał ich setki.
ale przesmyk może przejść tylko kilku naraz. Ostatnim razem im się udało. Niewielki oddział da radę utrzymać fort przez krótki czas. Jeśli zatrzymamy tu Sosa do czasu przybycia posiłków, będziemy mieli kłopot z głowy. A co z wodą? Zabierzemy zapasy na 3 dni. Jeśli zostaniemy dłużej, nie będzie nam już potrzebna. Kiedy chciałeś wyruszyć? Jutro o świcie. Dobrze. Wszystko albo nic. Dam ci najlepszych ludzi. Sam ich wybiorę. Weź kogo chcesz. Niech adiutant wyda rozkazy. Przepraszam za moje zachowanie przy ostatniej rozmowie. Nie byłem sobą. Cieszę się, że pan wydobrzał. Obawiam się, że to cisza przed burzą. Dobranoc, Richard. Dobranoc. Przykro mi z powodu Holloway'a. Myślę, że on to wie. Z biurka. Co dobrego? Przeczytaj, a się dowiesz. Przepraszam, panowie. Niżej wymienionych przydziela się do patrolu bojowego pod dowództwem kapitana Richarda Lansa, oficera 5. Pułku Kawalerii. Starszy sierżant Murdock, kapral Gilchrist, kawalerzysta Kebusian, kawalerzysta Onstott, kawalerzysta Rutledge, trębacz Saxton. Drugim dowodzącym będzie porucznik Winters. Joe Harmony będzie pełnił rolę zwiadowcy, z rozkazu pułkownika Drama. To nie o mnie. O mnie też nie. Wracajmy do kart. Cóż za zacne grono. Wybrał tych, których najbardziej nienawidzi. Albo tych, którzy nienawidzą jego. Dlaczego akurat ja? Dlaczego którykolwiek z nas? O czym tym razem gadacie? Nie widziałeś rozkazu? Nie widziałem rozkazu. Ale widzę tablicę i to równie wyraźnie, co wy. Za dobrze się tu dla niego bawię. Chce mnie zabrać gdzieś, gdzie jest sucho jak pieprz. U Marlakowi wszystko jedno jak sucho. Nie zamierzam umierać. Ja tu wrócę. Oby tak jak Holloway. Wypuści Araba, żeby jechał z nami? Gdybym to ja go zamknął, nie zabierałbym go na patrol. Wypuśćcie mnie! Będziesz tak całą noc? Wypuść mnie, Effendi. Żebyś zabił kapitana? Żebym zabił kapitana. Nie mam nic przeciwko, ale nie na mojej warcie. Wypuść mnie! Wartownik, stanowisko numer 8. Co jest? Patrz, co ten wariat zrobił. Nigdy bym w to nie uwierzył. Mam rozkaz go wypuścić. I dobrze. Tu mu się raczej nie podoba. Raczej nie. Wyłaź, Arab. Jedziesz na patrol z kapitanem Lansem. Przydzielił cię osobiście. Mnie? Zgadza się. Przydzielił kawalerzystę Kebusiana. A spotka kawalerzystę imieniem Śmierć. Obyś tu nie wracał. Potrzebujemy wartowni w jednym kawałku. Zawsze znajdzie się czas. Zawsze znajdzie się miejsce. See,
Zrobi to? Możliwe. Czego chcesz? Porozmawiać. Chcę ci coś wyznać. Żadne słowa ci nie pomogą. Nie po tym, co zrobiłeś. Nie chcę cię słuchać. Pewnie chcesz powiedzieć, że ci przykro, że tego nie chciałeś. Albo że drugi raz byś tak nie postąpił. Chcesz prosić o drugą szansę? Powiedzieć, że zrobiłeś to z miłości? Możesz sobie mówić o miłości, o Billu, o tym, co było, co będzie i co mogłoby być, ale ja nie będę cię słuchać. Dla mnie jesteś martwy, tak jak Bill. Gorzej. Jego będę pamiętać, bo ciebie wyrzuciłam z mojego serca. Słyszysz? A teraz zostaw mnie w spokoju. Wynoś się. Dick. Jesteś aniołem, Jenny. Na takie jak ty czeka w niebie nagroda. Lepiej niech czeka mnie tu, na ziemi. To tylko 3-4 dni. Wrócę, jak mi się skończy. Wrócisz? Czy ja cię kiedyś okłamałem? Tak. Bo jeszcze pomyślę, że mnie nie kochasz. Na mnie czas. Zaraz. Jeszcze łyczek na drogę. Bądź grzeczna, bo inaczej dostaniesz po tej ładnej głowie. Daj buziaka. Nie martw się, wrócę do ciebie. Daj buziaka. Od razu lepiej. Pamiętaj, skarbie, będę myślał tylko o tobie. W każdej minucie będę myślał tylko o tobie. Baczność. Do wsiadania. Na koń. Z tempem marsz. Thank you.
Zbiornik na wodę wyschnięty na kość. A kanał nawadniający? Zniszczony. Powiesz żołnierzom? Sami się przekonają. Jak uważasz? Rzucę okiem na drugą stronę przesmyku. Coś nie daje mi spokoju. Kiedy zaatakuje? Właśnie. Może jutro po południu, może w nocy. Może o świcie pojutrze. Równie dobrze może zjawić się za godzinę. Kiedy myślisz, że wiesz, co ten Indianin zrobi, zacznij przygotowywać się na coś zupełnie przeciwnego. Na razie, Dick. Do zsiadania. Z koni. Zacieśnić szereg. Gilchrist, zamknijcie z Kebusianem bramę. Rozłóżcie amunicję na murach. Sierżancie Murdock, przydzielcie nam wszystkim kwatery. Manierki i plecaki mają trafić do mojej. Wyznaczcie kogoś do koni. Saxton, nie pomińcie żadnego sygnału. Poruczniku Winters, pójdziecie ze mną na inspekcję murów. Otrzymaliście rozkazy. Wykonać. Czekaj, Onstott. Konie wydają się bardzo cię lubić. Zajmij się nimi. Gdzie je zabierasz? Słyszałeś, kapitana. Moją zostaw. Nigdy ci tak na wodzie nie zależało. Nie twoja sprawa. Oddaj moją manierkę. Gilchrist. Poradziłbym sobie, poruczniku. Dostaniesz taki sam przydział wody jak reszta. Zrozumiano? Tak jest. Zdejmij resztę rzeczy z konia. Kontynuujcie, sierżancie. Można i tak. Gilchrist pił wodę? Tutaj? Przyjdź do mnie, gdybyś musiał się napić. Nie potrzebuję więcej niż inni. Masz prawo korzystać z mojej kwatery, gdziekolwiek ona jest. Dam radę, dzięki. Jak chcesz. Sprawdźmy mury. Ciężka praca, kapitanie. Jak to praca? Mury są w dobrym stanie. Wytrzymają ostrzał. Będą przechodzić przez przesmyk po kilku naraz. Damy radę ich zatrzymać. Ostatnim razem się nie udało, a była tu połowa oddziału. Mamy parę asów w rękawie. Kapitanie Lance, sierżancie? Ulokowałem żołnierzy w starych barakach, a porucznika Wintersa w budynku kwatermistrzowskim. Dobra robota. Dla kapitana najlepsze miejsce będzie w wartowni. Świetnie, sierżancie. Zaraz tam do was dołączę. Odpocznij. Pójdę z kilkoma ludźmi do przesmyku. Przejmiesz dowodzenie. Nad czym? Nad końmi. Kapitanie, wiem, ciężka praca, aż pić się chce. Ostrożnie. Jest tego więcej. Co to jest? Nikomu nie wolno tu wchodzić, chyba że ja tu będę. Tak jest.
Chciałbym coś z kapitanem przedyskutować. Co takiego? Jest wakat na miejsce po zmarłym poruczniku Holloway'u. No i? Jestem kolejnym starszym podoficerem w hierarchii. Trzy razy ubiegałeś się o awans i trzy razy wnosiłem, by go nie przyznano. Tak myślałem. Jednak w obecnej sytuacji, gdyby kapitanowi coś się stało, nie wszyscy przeżyją. Może ze dwóch, a może tylko jeden. Możliwe. Ciekawe, kto to będzie. Sierżancie? Pół godziny po kolacji chcę mieć gotowych paru ludzi. Nauczyłem się w życiu tylko dwóch rzeczy. Nie da się równo obgryźć paznokci i nie da się z dnia na dzień przestać pić, kiedy codziennie wypijało się ćwiartkę whisky. Codziennie? Odkąd miałem 3 lata. Może wróć do wody. Woda jest dla ryb. Przynieś nowy, ten jest tępy. Dziury na dynamit wywiercone. Kilka w przesmyku i jedna w połowie drogi do fortu. Poradzisz sobie? Tak. Uczyli nas tego w Point, pamiętasz? Tak. Masz dobrą pamięć, Rutledge. Bierz. Więcej światła, Onstott. Kapitanie, poczęstowałby pan cygarem? Dziękuję. Kiedy wróci Joe Harmony? Kiedy będzie gotowy? No tak. Odpalenia to chce się pić. Więc nie pal. Widzę, że nic nie wskuram. Gilchrist? Wracamy do fortu. Ty zostaniesz na pierwszej warcie. Jeśli Apache się pojawią, podpal ląd. Tak jest. Sam na sam z pragnieniem. Kapitanie, co jest? Porucznik Winters? Zmienię pana. Wracaj do fortu, albo każę cię aresztować. Nie dam się dłużej ignorować. Proszę wracać, dam radę. Nie masz nawet siły prosto stać. Skoro jestem taki chory, to po coś mnie tu brał? Upiłeś się. A nawet jeśli, to co? Skąd wziąłeś alkohol? Cała jego rzeka płynie przez sam środek fortu. I już niedługo. Sierżancie Murdock? Zebrać ludzi. Zbierajcie sprzęt. Rutledge? Pośpiesz się. Już schodzę. Do szeregu, żwawo. Kiedy wrócimy, każę cię aresztować. Uwaga! Zejdź tu.
Po stokroć przepraszam, Efendi. Głaz sam spadł. Mógł cię zabić. To chyba wola niebios. Żaden mąż nie ruszy tej skały. Przekonaj się sam. Usuń ją z przejścia. Sam, Efendi? Usuń ją z przejścia. Zrób to, albo cię zastrzelę. Wracaj do szeregu. Równać. Zrobiłeś to specjalnie. To była wola niebios. Baczność. W prawo zwrot. Naprzód marsz. Jerry. Dziękuję. Idź do diabła. Więcej, Efendi. Jestem duży. Nie moja wina. Nie dość, by zmoczyć zęby. Już ci wyrosły? Tak. Idź do przesmyku zmienić Gilchrista. Teraz? Minęły już 2 godziny. Powie ci, co masz zrobić. Nie wyglądasz na spragnionego. Poza tym buntownicy nie piją wody. Daj mi wody dla koni. Właśnie. W sam raz dla dezertera. A zapasowe manierki? Kapitan trzyma je na jutro. A co z nami? Nie dziwi cię, że Harmony nie wrócił? Nic mnie już nie zdziwi. Brak ci wyobraźni. A ty masz jej za wiele. Wystarczająco, żeby się niepokoić. Co z porucznikiem? Skąd mam wiedzieć?
Wysłał mnie tam na śmierć. Dlatego dał mi karabin. Stój! Co się stało? Ktoś do mnie strzelał. Nie ja, Effendi, nie mam karabinu. Kogoś brakuje? Nie wydaje mi się. Sprawdź. Pilnowałem cię, Effendi, żeby nie spotkała cię krzywda. Miło z twojej strony. W przesmyku spokojnie? Tak, w Artema Saxton. Powiedz mu, że strzały padły tu. I sprawdź historię Kebusiana. Tak jest. Dalej, Arab, idziemy. Kapitanie? Joe. Saxton do pana strzelał. Zobaczył Joe'ego i przestraszył się. Nie mogę znaleźć Rutledge'a. Potem się nim zajmiemy. Wstawaj! Słyszysz mnie, Dick? Tak, Joe. Powinieneś był pozwolić mi go zastrzelić. Teraz już za późno. On się zbliża. Wiem, Joe, pomogę ci. Pamiętasz, że coś nie dawało mi spokoju? W końcu zrozumiałem. Tussos wszystko wie. Nie musi się śpieszyć. Czy posiłki przyjadą, czy nie, jest bez znaczenia. Tussos wie, że to tylko 31 mężczyzn. Tylko 31. Wystarczy. Jutro o tej porze niektórzy z nas będą martwi. Moi ludzie nigdy nie ryzykowali życia, nie wiedząc, po co to robią. Chcę rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące powodów, dla których was wybrałem. W każdym przypadku obrona fortu Winston była priorytetem. Fort jest niewystarczająco obsadzony. Wybrałem żołnierzy najmniej tam potrzebnych. Jeśli chcecie, jestem gotów podać wam moje indywidualne powody. W przeciwnym razie możecie się rozejść. Dobrze. Sierżant Murdock. Wasza oficerska kariera pełna jest przypadków zastraszania i brutalności. Dlatego nie dostaliście awansu. Jesteście malkontentem. Wasza nieobecność w Fort Winston to żadna strata.
Kawalerzysta Onstott. Człowiek, który raz zdezerterował, zrobi to znowu, gdy tylko nadarzy się okazja. Tutaj jej nie będzie. Pustynia okazałaby się gorszym wrogiem niż jakikolwiek apacz. Kawalerzysta Rutledge. Przebyliście 2000 mil, by pode mną służyć, zmotywowani jedynie rządzą zemsty. Z waszą inteligencją i doświadczeniem dawno powinniście awansować, ale wasza kartoteka jest pusta. W Winston potrzebują ludzi ponadprzeciętnych. Kawalerzysta Kebusian. Powodów waszej tu obecności nie odnotuje się w żadnej kartotece, bo słowa nie oddadzą uczuć, które targają duszą człowieka. Mroczne myśli, które w sobie nosicie, będą tu mniej szkodliwe. Więcej dodawać nie muszę. Trębacz Saxton. Od dawna wyrażacie chęć zmiany trąbki na karabin. Wczoraj go dostaliście. Jednak obaj wiemy, że jesteście tchórzem i karabinu nosić nie chcecie. Kawalerzysta Gilchrist. Kartoteka pełna przypadków pijaństwa, bujek i niszczenia mienia Armii Stanów Zjednoczonych. Jednak jakimś cudem zachowaliście mundur. Gdyby doszło do ataku na Fort Winston, Whiskey zaprowadziłaby was przed pluton egzekucyjny. Mnie pan ominął, kapitanie. Wasza ranga, poruczniku, uprawnia was do prywatności. Chcę wiedzieć, dlaczego zostałem wybrany. Dobrze. Jesteście tu z powodu choroby. Potrzebowałem oficera i nie miałem nic do stracenia, wybierając... Rozumiecie mnie? Pytania? Tak. Proszę. Doceniamy wytknięcie nam naszych wad i słabości. Wyobrażam sobie jednak, że kapitan także ma powód, dla którego tu jest. Tak myślicie? Dla zachowania równowagi chciałbym powiedzieć kapitanowi, jaki moim zdaniem jest ten powód. Śmiało. Kapitan miał rozkaz przewiezienia Tussosa do Fort Grant, ale postarał się o jego zmianę. Do misji przydzielono porucznika Holloway'a, który jakże dogodnie zginął zamiast kapitana. By stłumić wyrzuty sumienia, wymyślił kapitan tę samobójczą misję i zabrał ze sobą ludzi, których nienawidzi. To wszystko. Tak to wygląda. Tak to wygląda? Do szeregu. Odmaszerować. Rutledge. Tak, kapitanie. Wczoraj w nocy zniknąłeś. Gdzie byłeś? W zagrodzie. Doglądałem koni. Kłamiesz. Taki przywilej rekruta, kapitanie. Onstott dawał znak? Nie. Nie widziałem go od kwadransu. Idź sprawdzić, czy wszystko w porządku.
Tym razem nie poniosą cię nerwy? Tak myślę. Trzymaj. Kapitanie? Ja nie dostanę? Nie. Chcesz wiedzieć dlaczego? Nie. Indianie są po drugiej stronie muru, kapralu. Dlaczego nie strzeliłeś? Gdybym go zabił, byłoby po nas. Tylko on da radę utrzymać fort. Onstott? To ja, Murdoch. Pięć lat w armii i dałem się złapać przez parszywca Konfederatę. Kapitanie? Co jest? Wraca Murdoch. To nie Murdoch. Żaden kawalerzysta nie nosi tak broni. Zbliżają się. Strzelać bez rozkazu. Wstrzymać ogień. Niech zabiorą rannych. Winters, znasz drogę do Arahawarim? Ja znam. Znam, dlaczego? Oddziały posiłkowe powinny dotrzeć tam jutro. Jedź i przekaż kapitanowi Conrahanowi, żeby przybył tu najszybciej jak się da. Mówisz serio? Właśnie to powiedziałem. Kiedy wrócę, możecie być martwi. Zaryzykuję. Skąd wiesz, że nie wrócę do fortu? To rozwiązałoby moje problemy. Znam twoje przewiny, ale wciąż jesteś żołnierzem. Weź mojego konia. Dziękuję, mój jest dobry. Powodzenia, Dick. Powodzenia, Jerry. Ilu ludzi ma Conrahan? 400. Pokaźna liczba.
powstrzymać ogień. Gotowy, kapitanie. Kebusian, otwórz bramę. W porządku, Saxton? Tak. W porządku. Ja chcę spróbować. Arab. O czym myślisz, gdy chce ci się pić? O wodzie. O wodzie. Czasem o melonach. Bardzo pomagasz. Gilchrist? Czasem o krwi. Masz cygaro? Słucham? Pytam, czy masz cygaro. Tak, w sakwie. Przynieś je. Potem załóż na drzewiec białą flagę. Poddajemy się? Nie, kapralu. Porozmawiamy sobie z Tusosem. A po co nam cygaro? Przekonasz się. I odepnij rewolwer od pasa. Pod kamieniami jest wiązka dynamitu. Gdy dam sygnał, podpalisz ląd. W razie kłopotów krzyknij moje imię i natychmiast wracaj do fortu. Mów szybko. Dlaczego wyjeżdżasz pod bladą flagą? Oferuję wam możliwość poddania. Wykazujesz się fałszywą odwagą. Czy dowodzisz potężnym oddziałem, by tak mówić? Myślisz, że twoi wojownicy nie mają sobie równych? Że nie ma armii równej twojej? Złapałem twoich ludzi z workiem wody. Jesteście spragnieni.
Warunki są proste. Złóżcie broń i przejdźcie przez przesmyk pieszo. Ten zwiadowca mówił coś przed śmiercią? Tak. I dalej stawiasz warunki? Słyszałeś. 31 ludzi, po których posłałeś, nie pomoże. Nasz wódz obiecał 400 i dotrzyma słowa. To, co mówię, jest prawdą. Jesteś kłamcą. Koniec rozmowy. Czekaj. Nie rzucam słów na wiatr. Przywiozłem lekarstwo, które wstrząśnie górami i oderwie je od ziemi. Zniszczę przesmyk i pogrzebię w nim twoich wojowników. Patrz. Przekonaj się sam. Kapralu? Kapitanie Lance. Dobrze, wracajcie do fortu. Lekarstwo kontroluje się z fortu. Kłamiesz. Lekarstwo zawiodło. Ty, który wiesz wszystko, nie wiesz nic. Tusos starzeje się i głupieje. Dosyć. Wracaj do fortu. Bez wody będziecie jak pył pod kopytami naszych koni. Co się stało? Nie wiem. Nie było żadnego lądu. Ktoś maczał w tym palce. Też tak myślę. Ktoś wyjął z ładunku ląd. Dziwne. Przysiągłbym, że go wsadzałem. A co z ładunkami w przesmyku? W nich też nie ma lądu? Niech się kapitan przejdzie i sprawdzi. Dlaczego to zrobiłeś? Jesteśmy tu uwięzieni. Gdzie chciałeś uciec? Tam, gdzie kapitan. Ja nie popełniam samobójstwa. Ja kapitana zabijam. Właśnie, że popełniasz samobójstwo. Przy pierwszej okazji wrócę do przesmyku z nowym lądem i wysadzę wszystko w powietrze. Nie ściągnąłem was tu po to, żebyście wszyscy zginęli. Zamierzam ocalić, ilu tylko się da. Zwłaszcza ciebie, Rutledge. Winston postawię cię przed sądem wojennym. Znajdę najmocniejszy sznur w całym Nowym Meksyku i powieszę cię.
Zostaw. Przynieś bandaże. O to pan prosił? Był w kieszeni Rutledge'a. Tak. Jeśli z powrotem go założę, jeszcze może nam się udać. Słyszę, że nasi czerwonoskórzy bracia są zbyt zajęci, by zwracać na nas uwagę. Kto będzie mnie osłaniał? Ja pójdę. Jestem gotowy, Effendi. Z tą raną nigdzie nie pójdziesz. Nie pozwolę iść nikomu innemu. Dobrze. Chodźmy. Zanim zginę, chciałbym choć na chwilę mieć wolne ręce. Twoje życzenie się chyba spełni. Zawsze mnie wkurzałeś, zapchlony Jankesie. Dlaczego walczycie tak krótko przed śmiercią? Bo to parszywy syn jankeskiej oślicy. Kipi w was nienawiść. Rozwiąż mnie, a pokażę ci, jak umiera Jankes. Długo na to czekałem, sierżancie. Tylko nie uciekaj. Thank you.
Szybko, Efendi. Idź, Efendi. Widzisz coś, Saxton? Nie, nic. Spokój, kapitanie. Trochę nas okroili, kapralu. Spodziewałem się tego. Przy następnej okazji rozprawią się z nami do końca. Na to wygląda. Chciałeś mnie zastrzelić. Słucham? Celowałeś we mnie. Nic nie stracę, przyznając, że taka myśl przeszła mi przez głowę. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Nie potrafię odpowiedzieć. Wolałem pozwolić panu zginąć na służbie, której jest pan tak oddany. Nie. Jesteś zawodowym żołnierzem, Gilchrist. Może i najgorszym pod słońcem, ale jednak żołnierzem. Dlatego nie pociągnąłeś za spust. I dlatego nie kazałem cię od razu rozstrzelać. Za manierki też mnie mógł kapitan rozstrzelać. Brakowało mi ludzi do plutonu egzekucyjnego. Wiedziałem o tym. Zrobisz coś dla mnie? Cokolwiek pan zechce. W kwaterze mam tytoń i bibułki. Nie pamiętam, gdzie je zostawiłem. Może pod którąś manierką. Muszę zapalić. Zanim znajdziesz tytoń, może minąć kilka minut, ale oby nie dłużej. Przykro mi, że nie dowiedziałeś się, jak to było z Hollowayem, Joe. Zapomniałbym. Nie znalazłem tytoniu ani bibułek. Tak myślałem, ale szukałem. Kapitanie, Indianie. What's that?
Co oni robią? Mniejsza o to. Zostało nam 40 sztuk nabojów. Chodźcie tu, piękne stwory. Chodźcie, czerwonoskóre diabły. Czekam na was. Jeszcze przyjdą. Pogonić nie zaszkodzi. Zejdź stamtąd. Stąd lepiej widać. Widzę, dokąd biegną. Są ich setki. Poślizgnąłem się. Słyszy kapitan? Wstrzymać ogień. Sierżancie Thompson, przejmijcie dowodzenie. Jesteśmy gotowi, Lance. Dasz radę? Tak. Przyglądałem się waszej nowej broni. Niezłe cacko. To działo Gatlinga. 350 strzałów na minutę. Mówili o tym w West Point. Siła rażenia całego pułku. Dlatego dostałem tylko 31 ludzi. Ta broń zrewolucjonizuje wojnę.
Wszystko w porządku? Gdzie sanitariusz? Parker? Wołał mnie kapitan. Jedziemy. A gdzie mój kapitan? Wszystko spakowaliśmy. Wszystko z wyjątkiem manierek. Były puste. Więc je zostawiliśmy. Na koń. Conrahan, przejmij dowodzenie. Dzień dobry, doktorze. Nie sądziłem, że wrócicie. A ja przeciwnie. Z uwagi na okoliczności zalecam się napić. Dziękuję, nie mam czasu, muszę zdać raport. Komu? Pułkownikowi. Nie ma go. Wczoraj go odesłałem. Miał już 2 ataki. Gdyby dostał wylewu, mógłby nie przeżyć. Możesz złożyć raport do lustra. Pełnię obowiązki dowódcy Fort Winston, póki nie przyślą kolejnego pułkownika albo majora. Jeśli chcesz złożyć raport komuś z krwi i kości, sugerowałbym Kathy Eversham. Wie, że się myliła. Żałuje. I kocha cię, Dick. Wierz mi. Odpocznij. Za tobą 5 ciężkich dni. Posłuchaj lekarza. Mówią, że świat szerszy jest niż beczka. I pełen jest kobiet słodkich jak miód. Ale Bogiem a prawdą kobieta szczęśliwą jest, gdy dręczy mnie. Gdyby zamiast żołnierzem byłbym człowiekiem, szczerze kapitanowi powiedziałbym: mój biedny chłopcze, nie pakuj się w kłopoty. Mój kapitanie, kobieta to kłopot jest. Będę musiał kazać go rozstrzelać. Jest niegroźny. Fragment Księgi Hioba w przekładzie Biblii Warszawskiej. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.